Cześć dzieciaki, tu Mali Einstein, rodzinnej klubu kawiarni praskiej. Dzisiaj w kolejnym naszym spotkaniu chciałabym opowiedzieć Wam o niesamowitych eksperymentach, które znowu możecie wykorzystać w domu. I nie musicie nawet nic kupywać, bo liczę, że podstawowe rzeczy, które tutaj widzicie na naszym stoliku, każdy będzie miał w domu. Okej, skupcie się, uważajcie, róbcie notatki, bo mam nadzieję, że niektóre eksperymenty przypadną Wam do gustu. Pierwszy eksperyment jest moim ulubionym eksperymentem. Jest bardzo fajny, ciekawy i taki trochę magiczny. Potrzebujecie do niego folię aluminiową. Aluminium jest półmetalem, słuchajcie, więc ciekawostka. Metal, który można zgnieść w dłoniach. Ja, wykorzystując właściwości do odkształcenia się tego półmetalu, zrobiłam taką rynienkę. Widzicie? Taką foremkę, którą będę zalewać wodą. Ale zanim zaleję wodą, chciałam zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Trzeba wykorzystać tą błyszczącą stronę do tego eksperymentu i przygotować, słuchajcie, mazaki suchościenne. Ja położę to w ten sposób, żebyście widzieli. Mazaki suchościenne służą do pisania do białych tablic. Czasem macie książeczki do poprawiania ze szlaczkami lub komiksy do samego dzielnego uzupełnienia. Marker do białych tablic. Mam tutaj kilka różnych, więc wykorzystam i narysuję tutaj rysunek. Staram się, żeby ten rysunek był ze sobą połączony całkowicie. Czyli jeśli rysuję słoneczko, każdy promyczek musi dotykać naszego kółka. Ok? Spróbujemy. Ja narysuję pająka. Mam nadzieję, że będziecie go z daleka widać. Kółko i kilka nóg. Staram się pamiętać, żeby kreski dotykały, nogi dotykały ciała pająka. Ok? Drugi. Zamaluję jego ciałko całkowicie kropką i też dorysuję nogę. Możecie użyć flamastrów, które macie, ale poeksperymentujcie, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, jakie rysunki najlepiej wychodzą. Ja tutaj zrobiłam dwa różne. Dużego pająka, który ciało ma niezamalowane i małego, którego wypełniłam kolorem. Ok? Co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba po prostu, słuchajcie, nalać wodę. Dobrze jest, żebyście nadal robili ten eksperyment w jakimś większym brytwance, tacy z piekarnika, jeśli macie zwykłej tacy, to po prostu ta woda może uciekać, jeśli zrobimy chociaż paznokciem dziurkę w naszej folii. Nie wiem, czy będzie dobrze widoczne z frontu, jeśli nagrywamy, ale obiecuję Wam, że nagramy później ten eksperyment jeszcze raz od góry, żebyście mogli zobaczyć ten efekt. Mam nadzieję, że za chwilkę się pojawi, jak tylko spróbujemy nalać. Ok? Bardzo powoli wodę. Bardzo. Słuchajcie, i mój pająk pływa. Mój pająk odkleił się od naszego pazłotka i właśnie tutaj sobie kursuje. Nawet mogę go podmuchać. I on przepięknie się przemieszcza. Efekt jest taki, że widzicie, jakby ten pająk wstał i zaczął pływać na wodzie. Dzięki temu możecie sobie zrobić rodzinne wyścigi pająków. Pamiętajcie, żeby sprawdzić i kupić sobie kilka flamastrów, ponieważ nie wszystkie działają, wiesz? Na przykład mój czerwony zadziałał fantastycznie. Ten mój czarny nie do końca się odkleił. Tego nie poddawajcie się i próbujcie, eksperymentujcie. A na pewno Wam się uda. O kochani, ten eksperyment pokażę jeszcze za sekundkę. Nagram tak pięknie Wam z góry, żebyście dokładnie widzieli, jak ten pająk wstaje z naszej folii. I żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Ale do tego czasu jeszcze Wam pokażę kolejny eksperyment. Będzie to, słuchajcie, ocean w butelce. Ocean w butelce jest dość prostym eksperymentem, bardzo widowiskowym. Możecie zrobić sobie własne wersje kolorystyczne, no, które będą Wam się bardzo podobały.
tego eksperymentu potrzebujecie trzech rzeczy. Potrzebujecie wodę, najlepiej z farbą, ja użyję barwników spożywczych. Potrzebujecie trochę brokatu, ja mam wymieszany brokat niebieski ze srebrnym. I potrzebujecie jeszcze oleju. Jeśli nie macie oleju, macie starą oliwkę dla dzieci, może być w sumie cokolwiek, co się nie zmiesza dobrze z wodą. Ja jestem pewna oleju, olej pewnie macie każdy w lodówce, więc wykorzystamy olej. Na początku, słuchajcie, wlewam wodę, tak żeby zajęło mniej więcej pół butelki. Może nawet trochę więcej. Możecie robić swoje własne oceany, wykorzystując dowolne techniki. Mam nadzieję, że Was jakoś zainspiruje do odkrywania nowych patentów na oceany. Koloruję wodę, wykorzystując barwniki spożywcze. Użyję podwójnej porcji, żeby było świetnie widoczne. Odrobinę wprawię wodę w ruch, żeby barwnik się dobrze rozprowadził. Nasza piękna niebieska woda już jest. Teraz, słuchajcie, wsypię brokat. I też troszeczkę postaram się zamieszać. Nieźle. To jeszcze będzie pracowało samo w sobie, więc ja teraz, słuchajcie, resztę butelki uzupełnię olejem. Ale znowu, olej nalewam tak po boku, żeby ładnie kursował na górze. Tego oleju trochę ci nam potrzeba. Ale zobaczcie, nasz eksperyment, który robiliśmy w poprzednim odcinku, nasz wulkan w wazonie, też pięknie nam się odstydził. Olej od octu. I możecie wykorzystać ten sam olej do oceanu w butelce. Nic się nie stanie, ani będziemy wyrzucać materiałów. Możemy je wykorzystać ponownie. Nasz ocean w butelce prawie zrobiony, tylko zwróćcie uwagę, że tutaj zostało mi troszeczkę miejsca i możecie spróbować. Jeśli zostawicie troszeczkę miejsca, czyli zamkniecie w butelce powietrze, może być fajny efekt z bąbelkiem. Spróbujemy? Bąbelek nadal jest. Ja uważam, że najładniejszy efekt jest jednak bez bąbelka, dlatego odkręcę butelkę i doleję naszego oleju tak, żeby nie było go. Naszego bąbelku. Bąbelku znikaj. Dobra. Wypełniłam butelkę w całości olejem, więc powietrza to już nie powinno być za dużo. To też zabawka świetna na relaks. Jeśli macie zły humor, ta naukowa zabawka potrafi zrelaksować. Patrzenie na przewracający się brokat, wodę, kształty, które tworzy brokat tutaj w strefie wodnej, jest bardzo przyjemne dla oka i bardzo relaksujące. No dobrze, słuchajcie, jeśli podobał Wam się ten eksperyment, następnie też Wam się spodoba. Odstawię nasze eksperymenty na boczek. I też z kolei, jeśli nadal zostanie Wam troszeczkę oleju, możecie wykorzystać go do tego eksperymentu również. Bo na pewno, słuchajcie, kiedyś zastanawialiście się, dlaczego w rosole pływają oka. To jest pytanie, które jako dziecko bardzo mnie nurtowało, ale wtedy jeszcze nie znałam się dobrze na nauce. Nie umiałam na nie odpowiedzieć. Teraz już wiem, chciałam Wam o tym powiedzieć najpierw, a potem coś jeszcze fajnego pokazać, wykorzystując to właśnie zjawisko. Jeśli mamy zupę, w zupie jest dużo wody, soku z warzyw, my dolejemy trochę, słuchajcie, puszczyku, który pochodzi z mięsa. O! I teraz, słuchajcie, na moim talerzu również pojawiły się oka, dokładnie takie jak w rosole. Ale dlaczego one pływają, a nie mieszają się z wodą? Tak samo jak w naszym eksperymencie ocean w butelce, tak samo jak tutaj w naszym wcześniejszym eksperymencie, w wcześniejszym odcinku wulkanu w butelce,
No, kochani, olej się nie miesza z wodą, ponieważ jest gęstszy, ale jednocześnie też lżejszy. Więc nie tak łatwo zmieszać tłuszczek z wodą i powstają nam oka w rosole. Wykorzystując tą wiedzę, można zrobić rzeczywiście dwie fajne zabawki, a także trzecią, która jest bardzo urocza. Ale wymaga już trochę większej odwagi w eksperymentowaniu. I słuchajcie, potrzebujecie wysokiej fiolki, do której będziemy nalewać różne rzeczy. Na przykład płyn do mycia naczyń. Jeszcze nie naleję. Naleję do niej, słuchajcie, też oleju. Naleję do niej wody zabarwionej na zielono. Ale jeśli macie w domu na przykład miód, mleko i inne substancje, możecie własnoręcznie doświadczać i obserwować, czy uda Wam się zachować taką kolorową piramidkę. Co my zrobimy? W tej oto fiolce, słuchajcie, stworzymy wieżę gęstości, czyli wlejemy tutaj płyny, które mają różną gęstość. Tak jak tu, nie będą się ze sobą mieszały. Pamiętajcie jednak, żeby robić to ostrożnie, nie śpieszyć się. I jeśli jakiś eksperyment Wam nie wyjdzie, nie martwcie się. Każdemu na początku nie wychodzi, ale bardzo fajne, w sumie najfajniejsze w tym wszystkim jest odkrywanie różnych doświadczeń. Zróbmy ten eksperyment wspólnie. Na początku, słuchajcie, chciałabym nalać płynu do mycia naczyń, który też jest, słuchajcie, tutaj, o, staram się nie lać po ściankach. Jest płynem, ale jest bardzo gęstym. I ja mam pewność, słuchajcie, że on ani trochę nie zabarwi, nie zmiesza się z wodą. Gdybym mocno je wstrząsnęła, to jasne, że tak. Ale ja będę ostrożna. Naleję teraz zielonej wody. Widzicie, trzeba to robić bardzo ostrożnie. I na pewno na tacę. Dobrze, że mam talerz. Ok. Mamy już dwa. Hop. Różowy, zielony. Ostatni doleję, słuchajcie, oleju. Możecie znowu wykorzystać olej, który tutaj jest. Mi będzie wygodniej pokazać Wam, jak nalewam ze świeżej butelki. I znowu, bardzo ważne, nalewamy po ściance olej, żeby mógł dokładnie rozsiąść się na zielonym barwniku. Ok. Ta-dam! Nasza wieża naukowa jest gotowa. Zbadałam trzy substancje. Każda z tych substancji oddzieliła się od siebie, nie mieszając się. To znaczy, że każda z tych trzech substancji ma inną gęstość. Możecie tworzyć swoje własne wieże gęstości, wykorzystując wszystkie ciecze, a nawet ciała stałe. Bo jeśli wrzucicie tutaj ziarenko, na przykład od popcornu, one też osadzi się na pewnej wysokości. Będziecie mogli porównać, jaką gęstość ma ziarenko popcornu w porównaniu do płynu do mycia naczyń, wody, czy może nawet oleju. Zobaczycie? Powodzenia w Waszych eksperymentach. Dajcie znać w komentarzach, czy eksperymenty Wam się podobały. Będzie mi bardzo miło, jeśli zobaczę fotki z Waszych własnych eksperymentów. Do zobaczenia!